Bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej na uroczystej Eucharystii Przyświętej, w czasie której Katarzyna i Michał złożą sobie wzajemnie przysięgę małżeńską. Zatem kierujmy nasze modlitwy do Pana Boga. Prośmy o Boże błogosławieństwo dla Katarzyny i Michała. Prośmy, aby ich wspólne życie razem w małżeństwie było życiem pięknym, takim, jakim żyją uczniowie Chrystusa. Pan Bóg rzekł: nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ja, Michał, biorę Ciebie, Katarzyno, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Ja, Katarzyna, biorę Ciebie, Michale, za męża i ślubuję Ci miłość, wierność oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Zapłać wszystkim za tę wspólną modlitwę. Kończy się nasza uroczysta Eucharystia. Można powiedzieć, Kasiu i Michale, że weszliście w małżeństwo z przytupem. Trochę. Bardzo się cieszymy i dziękujemy Wam za to, że nas zaprosiliście na Wasz ślub. Kasia śpiewała, a może i śpiewa jeszcze w tej scholi. Nie wiem jakim głosem, altem czy sopranem. Teraz macie z Michałem śpiewać jednym głosem. Przypominam, że Michał ma na nazwisko głos i Kasia teraz też. Not a thing that I would change, 'cause you're amazing.